coś tam robić. Może da się coś zrobić. Nie wiem, coś tam robić. Nie wysty. Może da się coś zrobić. Cześć, o cyklu, bo czeki. Najlepiej jak potrafisz. Nie wiem, coś tam robić. A walcz, by wygrywać. Siemaneczko ludziska, z tej strony Sadek. Witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku dosłownie powrót w czasie. Powrót w czasie do tych lat, gdy zaczynałem swoje przygody z audio. Opowiem wam dzisiaj, jak zaczęła się moja historia z audio. Może wielu z was już to słyszało, wiedziało, oglądało mnie od zawsze, to wie, jak to się zaczęło, ale są ludzie, co nie mają pojęcia, jak to się u mnie zaczęło. Więc zaczynajmy. Jak to się zaczęło u Sapka, że zaczął robić te sprzęty na akumulator? Pierwsze co, musicie wiedzieć, że Sapek tańczył bryka. Bierzesz matę, idziesz sobie na miasto. Chciałbyś na nie potańczyć. Nie ma muzyki. W dzisiejszych czasach bierzesz jakiś mały głośniczek za 50 czy 100 zł, ale musicie pamiętać, że były to 99-2000 lata. Gdy chodziliśmy na matę, rozkładaliśmy ją i jedyne co mieliśmy małego boomboxika czy jamnika, braliśmy prąd od jakiegoś znajomego, tam przyciągnęliśmy przedłużacz i tak właśnie było. Gdybyśmy chcieli tańczyć na jakimś akumulatorze, to jedyną opcją były baterie, a baterie są drogie, także każdy by musiał się złożyć na baterie, no a nie każdy chciał się składać na te baterie. Bardziej każdy chciał przyjść, potańczyć. Nie było mowy o muzyki, tańczyliśmy bez muzyki. Od lat tańczyliśmy bez muzyki, aż chciałem tą sprawę wreszcie rozwiązać raz na zawsze. Myślałem cały czas, jak zrobić coś, by grała muzyka. I to nie było tak, że było moją zajawką zrobienie takiego sprzętu, ale moją był to w sumie, można powiedzieć, przymus. Że wezmę coś na akumulator, coś postawię, będzie głośno grało i będę mógł sobie chodzić na matę z chłopakami tańczyć. Dobra, opowiem wam, jak to się zaczęło. Był rok 2010. W 2010 roku położyłem się tutaj spać. Spałem sobie w tym miejscu właśnie i śniło mi się, że biorę sobie walizkę przez miasto, idę, ciągnę walizkę na kółeczkach, z której gra zarąbista muzyka i strasznie głośno. Zatrzymałem się, otworzyłem tą walizkę i zobaczyłem w środku akumulator samochodowy, który teraz widzicie, radio samochodowe, które teraz widzicie, i dwa głośniki, dwie kolumny widziałem i z tego leciała muzyka. Gdy się obudziłem, patrzałem sobie w sufit i nagle usłyszałem za oknem, jak gra głośno muzyka w samochodzie. Ocknąłem się i mówię: ej, ludziska, to jest super pomysł. Co trzeba z samochodu, by włączyć muzykę? Głośniki, radio samochodowe i akumulator samochodowy. Więc zorganizowałem walizkę, zorganizowałem akumulator samochodowy ze złomu, kupiłem dwie kolumny i skonstruowałem taką walizkę, jak oto widzicie. Był w niej, w środku był akumulator, wyżej było radio samochodowe, a na górze były dwie kolumny połączone ze sobą, które można było ściągać i wkładać z powrotem. I taki pierwszy mój oto sprzęt zrobiłem w 2010 roku. Ale taka walizka ma bardzo dużo problemów, bo akumulator ważył 15, walizka i wszystkie i kolumny ważyło bardzo, bardzo dużo, około 40 kilo. I jak się ciągnie walizkę, nie wiem, może macie jakąś walizkę na kółeczkach z akumulatorem, czy tam Ibiza, czy jakąś. Jak ją ciągniecie, to ona się buja. Jak schodzicie z jakiegoś krawężnika, to ona potrafi się wywracać. I było takie coś, że mieszkam na pierwszym piętrze w domu,
to nie mogłem jej zostawić na dworzu albo na klatce schodowej. Musiałem ją wnieść do domu. I te 40 kilo brałem ze sobą i po schodach wnosiłem. Także postanowiłem, że walizka to jednak no, zły pomysł był. Lepsze by było coś zrobić, jakiś plecak. Założyć na plecy i nosić już te 20 kilo. A żeby nie nosić tej walizki, postanowiłem kupić dwie kolumny GVC. Połączyłem je razem ze sobą. Wsadziłem akumulator, radio. Jest z tego film. Zobaczcie sobie film, nagrywany chyba kalkulatorem przez mojego kumpla Emila. Jakość fatalna, ale coś tam jest. Zapraszam was na odcinek. Start. Witam, jestem B-Boy Sawek, Czebreka od 96 roku, czyli 16 lat. Przez 16 moich lat tańczenia 70% tańczyłem bez muzyki. Zawsze były z tym problemy. Jeśli chcieliśmy tańczyć na podwórku, rozkładaliśmy matę, ale nie było muzyki. Kupiliśmy kiedyś magnetofon, baterie, ale te baterie to wystarczały na 2 tygodnie i się rozładowały. Całe życie myślałem, jak to zrobić, żeby grała porządnie muzyka, głośno, by przyciągać ludzi, gdy tańczymy na macie, na przykład nad morzem. Każdy myśli, o, boombox. Najlepiej boomboxa, wziąć jakiś prąd, przeciągnąć od kumpla. No ale jeżeli mówisz, idę na matę z boomboxem, to mówisz, a, pójdziemy do Franka, przeciągniemy od niego prąd. Franka nie ma, idziemy, może babcia nam przeciągnie. Postanowiłem zrobić tak, żeby to grało głośno i można było się rozstawić gdzie? Nawet tutaj, o. Jesteśmy teraz na boisku, jesteśmy 100 metrów od jakiegokolwiek budynku, gdzie nie ma przeciągnąć prądu, abyśmy chcieli potańczyć. Nie jesteśmy uwięzieni, możemy iść nawet do lasu albo na pola. A więc chodźcie, wam pokażę, jak to wszystko zrobiłem. Jak widzicie, są to dwie kolumny GVC. Można ustawić je tak, albo tak. Są one połączone ze sobą skrętami. Razem z skrętami tu jest rączek od plecaka. Też skręty są powkręcane. Ta rączka służy po to, żeby podnieść to do góry. Popatrzcie z tyłu. Z tyłu są one złączone razem. Do światła no, weźmie się bardziej jakoś. Nie? Jest tu wycięte miejsce. Jest tu wycięte miejsce na radio samochodowe. Jest to radio samochodowe Pioniera. Najstarsze radio, jakie dziadki nasze pamiętają. One nie wychodzi, trzyma się. Dlatego się trzyma, iż wkręciłem tutaj wkręta z boku. I się trzyma. Plus do plusa, minus do minusa. Jest to wszystko podłączone pod akumulator samochodowy. Tu wchodzi akumulator. W to miejsce. Weźmiemy teraz akumulator i pokażemy. Jest to akumulator samochodowy. Najprostszy, no. Najmniejszy. Jest mały. Jest to kwasowy akumulator, który mi kiedyś dywan wypalił w spokoju. Bo ma tu od powietrzu. Zrobiłem tak, żeby była wtyczka. Ta wtyczka służy po to, że jakbym podnosił sprzęt, gdyby mi sprzęt wypadł, to nie urwę kabli, ale po prostu wtyczkę. Podłączamy wtyczkę i wkładamy akumulator w miejsce wycięte. Radio się włącza. Radio ma w sobie jacka, czyli AUX, jak to inni nazywają w radiu. Podłączamy tutaj jacka. Można to podłączyć po MPK. Ale ogólnie ja podłączam po telefon. Odpalmy się teraz na 20 metrów albo 50. O kurwa. Dźwiękiem słabo. Dobra. Na pewno każdy słyszy tą muzykę. Teraz wam pokażę, jak zakładam tego boomboxa, bo te 20 kilo jakoś trzeba nosić, prawda? Idziemy. Weź teraz. Zrobiłem
sali po to, by ubierać go jak plecak. Pomyślałem, gdzie zamontować radio, może tutaj, może z boku, ale to pomyślałem, że jak będę miał tu szalki, to tutaj będzie radio, będę mógł sobie włączać głosem muzykę, sobie idę. Więc uważaj, 20 kg, więc to nie jest takie przyjemne, ale za to grała głośno. To na razie. Wiesz, tak się bawią biboje z Darłowa. W międzyczasie, gdy nie brałem swojego plecaka grającego, bo na przykład spotykałem się z bratem na przykład na boisku sobie rozłożyć matę i potańczyć, to mój brat brał boomboxa w kształcie walca, tuby, można powiedzieć, a ja brałem akumulator i matę. Także nie brałem plecaka i matę, bo to w sumie wszystko ciężkie. Brat brał boomboxa, ja brałem akumulator, łączyliśmy akumulator do boomboxa i słuchaliśmy muzykę. Jest tego też bardzo fajny film, który nakręciłem bardzo, bardzo dawno. Zobaczcie sobie odcinek. Siemano, witam wszystkich, to ja znowu, B-Boy Sawek, oldschoolowiec z Darłowa. Dużo ludzi teraz, jest ciepło, zaczyna się robić ciepło, każdy by chciał iść na matę, tańczyć, no ale nie każdy ma matę i nie każdy ma sprzęt. Ale jeżeli już, to zawsze jakieś kartony się znajdą albo się zlepią. My oczywista mamy matę. Jest to w dwóch częściach, także jak się ją składa na dwa razy, to jest trochę mniejsza. Każdy sobie myśli, przydałby się jakiś sprzęt muzyczny, ale taki, żeby się rozłożyć byle gdzie. Tak jak to na przykład ja zrobiłem. Rozłożyłem sobie radio samochodowe, w kolumny wsadziłem i noszę to na plecach. No ale wiem, że nie każdy chce to zrobić, nie każdy ma czas, nie każdy ma kolumny, żeby to zrobić, ale na pewno każdy posiada boomboxa, nie? Jest taki fajny sposób, jak podłączyć boomboxa gdzieś, żeby grał głośno, normalnie jak w domu. A więc zapraszam, pokażę wam, jak podłączamy boomboxa i do czego. Poznaje każdy tego boomboxa? Może nie jeden z was ma zwykłego boomboxa. Tutaj mamy akurat boomboxa, tubę. Specjalnie wzięliśmy dzisiaj boomboxa, żeby pokazać, jak podłączyć. Żeby nie kombinować, tak jak ja to zrobiłem, plecak grający. Mimo, że ten plecak grający gra cztery razy głośniej od tego boomboxa, bo ten ma zaledwie 20 W. Tam pisze na Allegro, że mają po 1000 W, czy tam 400 W, a tak naprawdę to ma zaledwie 20. Pokażę wam, jak podłączam boomboxa do akumulatora samochodowego. Mamy tutaj wejście na baterię. Mamy tutaj wejście na baterię. Światło źle pada. Mamy tu wejście na baterię. Tutaj jest sprężyna, a tutaj są ślimaki. Weź tę rękę. Tu jest sprężyna, a tu są ślimaki. Tam, gdzie jest ślimak płaski, tam podłączamy plus. Czyli kabelek dołączamy do plusa. A tutaj, gdzie jest sprężyna, gdzie wchodzi bateria płaską stroną, to jest minus. I podłączyliśmy kabelek do minusa. Przypatrzcie się chwileczkę. Tutaj wchodzi 10 baterii R20 i każda z nich ma 1,5 V. To razem daje 15 V. Akumulator samochodowy, który mamy tutaj, ma 12 V, no ponad 12 wydaje prądu, ale pociągnie to. Podłączaliśmy nawet boomboxa, który na bateriach ma 9 V i też nam działał. A teraz bierzemy kabelki. Z tej strony jest plus. Jest nawet napisane na akumulatorze samochodowym, że to jest plus. Czyli zrobiliśmy czerwony kabelek i podłączamy sobie go do plusika. A tu jest czarny kabelek, czyli jest minus z tej strony. Wsadzamy go w klemy. Radio się odpala. B-Boy Szatan, włącz muzykę. Tak.
co wy na to? Dobry pomysł, prawda? Dla was zapewne starczy. Jeżeli ktoś nie ma akumulatora samochodowego, to niech pożyczy nawet od ojca albo od wujka, od byle kogo. Jeśli macie do Darłowa niedaleko, to możecie przyjść do mnie, ja pożyczę wam akumulator samochodowy na wakacje. Później mi oddacie, nie ma sprawy. I w taki sposób oto muzyczka gra. Pozdrawiam wszystkich b-boi, tych, którzy tańczą i ci, którzy się interesują. B-boy Szatan, b-boy Ready. B-boy Sawek, tak się bawią b-boje z Darłowa. Siema! Nadszedł rok 2012, gdy postanowiłem zrobić boomboxa, prawdziwego ghetto blastera z lat 80., gdzie b-boje idą tańczyć na macie i mają magnetofon. No boomboxa, nie? Ghetto blastera. Postanowiłem zrobić go ogromnego, taką wielką petardę i dużą, nie? Głośniki wyciągnąłem z tej kolumny GVC, co oglądaliście ten odcinek. Wziąłem na kartce, napisałem projekt, jak będzie wyglądać. Nie wycinałem płyt, bo nie miałem narzędzi. Poszedłem do stolarza, pokazałem mu, on mi wyciął płyty, zapłaciłem mu. Ja tylko wziąłem wkrętarkę, poskręcałem. Teraz macie zdjęcia, o tutaj widzicie jak leżą płyty, tu widzicie jak jest skręcone, o tu radio samochodowe wchodzi w górę. A tak wyglądał boombox ze mną na boisku. Jest nawet też o tym bardzo fajny odcinek. Już jakoś trochę lepsza, ale jest odcinek. Obaźcie sobie odcinek. Witam, testujemy matę numer 3. Jak znowu ja, b-boy Sawek, oldschoolowy z Darłowa. Tak jak widzieliście ze zdjęć, postanowiłem zrobić boomboxa z płyt meblowych. No i wyszedł super. A gra naprawdę świetnie, bo w okolicy 300 metrów to ludzie pozamykali okna. Chłopaki napindalają. Pomyślmy teraz tak. Te wszystkie trzy sprzęty, które widzieliście, porównajmy. Plecak grający waży ponad 20 kg. Sam akumulator waży no 13. Plecak grający waży 9,5. Ten boombox waży 10,5. No i akumulator waży 14. Ostatnio wam pokazywałem boomboxa tubę, którą podłączałem do akumulatora samochodowego. No, boombox, ta tuba waży 6,5 kg, akumulator waży 14 kg. No i macie 20, jakby nie patrzeć, czy weźmiecie taki sprzęt, czy taki, macie 20 kg. Więc postanowiłem, że jak mam te 20 kg dźwigać ze sobą, to ma tak pizgać, żeby ludzie nas słyszeli wszyscy. Chodźcie wam, obczajcie, co to jest. Za bardzo gadać nie można, ale daj kamerę. Dobra, jest to boombox zrobiony z płyt meblowych. Poszedłem do ślusarza i podałem mu wymiary takie. No tak, radio samochodowe z Biedronki, połączone kablem AUX do MP3. Dwa głośniki, tutaj jest skala niby. Jest skala od pralki Boscha. Tu jest mimika wejścia na kasety, kawałek plastiku naklejony. To są nakrętki od butelki, no ale wygląda to nawet świetnie i gra naprawdę super. Jak go teraz noszę? To bardzo proste. Biorę akumulator samochodowy. Plecaku mam. A ja jeszcze mogę zakładam na plecy. Skąd za podłączać wyciąg? I wojsko od razu. Dobrze. Tak się bawią b-boye z Darłowa. Musiałem to wcześniej powiedzieć, bo teraz będzie napierdala. Get off of that thing.
fajnie było wrócić do tamtych czasów i tamtych lat. Wielu ludzi, którzy mnie ogląda, pamiętają te czasy i słyszeli te sprzęty grające. 2010 rok, no to już można powiedzieć, jest no 13 lat temu. Dopiero 13, a może aż 13. Ale w tamtych latach technologia nie była tak rozwinięta jak na przykład teraz, bo wcześniej używałem akumulatora samochodowego, który ważył 15 kilo. Potem przeszłem na żelówkę, która waży 2-3 kilo, a teraz robię pakiety. Technologia się rozwija. Z radia samochodowego przeszłem na klasę D. Gdy zrobiłem swój pierwszy ten sprzęt grający, potem zrobiłem drugi, trzeci, nasze życie na ulicy tańcząc na macie zakwitło. I chodziliśmy tańczyć. Nie było problemu absolutnie już z muzyką. Później już podłączałem nawet mikrofon do tych sprzętów swoich, by ludzie mnie lepiej słyszeli. Przez kilka ładnych lat robiliśmy street za streetem, występy za występami na ulicy. Może ktoś z was, kto mnie teraz ogląda, pamięta czasy gdzieś nad morzem, jak był i oglądał nasze występy. Także łezka wokół się kręci na same wspomnienia. Także ludziska, jako trzeba było zacząć. Sawek mało wiedział o audio. Jedyne co wiedział, to jak podłączyć radio samochodowego do akumulatora. Wszystkiego musiałem się nauczyć po kolei. Jestem samoukiem, nie jest to mój zawód. Sam doszedłem do tego i sam zacząłem robić takie sprzęty. Także ludziska, dajcie łapkę w górę, no i dajcie subskrypcję. Zapraszam was do następnych filmów. Trzymajcie się, hej!